Dzień dobry. Witam wszystkich widzów kanału Polskie Wojnie i zapraszam do obejrzenia odcinka specjalnego, w którym gościem kanału jest pan pułkownik Krzysztof Płatek, rzecznik prasowy Agencji Uzbrojenia. Pan pułkownik, za co chciałbym serdecznie podziękować, wyraził zgodę na wystąpienie na kanale i przekazania punktu widzenia Agencji Uzbrojenia na temat najnowszych zakupów Korei Południowej, dlaczego one są istotne dla Polski, dlaczego są bardzo ważne dla Sił Zbrojnych RP, jakie niosą ze sobą szanse, ale i też jakie wyzwania. Zanim jednak przejdziemy do obejrzenia audycji, chciałbym przypomnieć, że partnerem kanału jest firma Just Join IT. Jest to polski startup, a jednocześnie portal, który zapewnia największy wybór pracy profesjonalistom w branży IT. Chciałbym też podziękować za to, że subskrybujecie, lajkujecie, komentujecie i wspieracie kanał w programie Patronite. A po tym ogłoszeniu zapraszam do obejrzenia odcinka. Dzień dobry. Witam wszystkich widzów na kanale Polskie Wojnie. Chciałbym przedstawić naszego gościa. Jest to pan pułkownik Krzysztof Płatek z Agencji Uzbrojenia, który był na tyle miły, że zgodził się przyjąć zaproszenie, tak samo jak i cała Agencja Uzbrojenia, żeby wystąpić na kanale i wytłumaczyć od strony wojska, dlaczego zakupy w Korei są istotne, dlaczego one mają kształt taki, a nie inny, jaką niosą wartość dodaną dla bezpieczeństwa Polski i dla Sił Zbrojnych RP. Panie pułkowniku, w imieniu swoim i widzów bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pułkowniku, może w takim razie od razu zacznijmy od tego, co wydaje się być takie w sumie najbardziej ważkie i kontrowersyjne, czyli ogłoszone zakupy w Korei Południowej. Przy czym nie mi chodzi tutaj o śrubki, milimetry, jakieś takie kwestie stricte techniczne, tylko bardziej o to, jaka jest generalna wartość dodana i jaka jest optyka MON przy tych nagłych, pilnych i miejscami dość zaskakujących zakupach. Znaczy generalnie tak, zacznę może od takiego krótkiego wprowadzenia, zanim przejdę bezpośrednio do haubic K9 i dalej K9.pl, a następnie, jakby to określić, Kraba 2, Super Kraba. Do tego przejdziemy. Zacznę może od tego, że obecne decyzje, jakie zapadają w resorcie obrony narodowej, one są związane z tym, jaka jest obecna sytuacja geopolityczna, a w szczególności to, co się dzieje w Europie Środkowej i Wschodniej. Mamy tą inwazję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Federacja Rosyjska pokazała swoje prawdziwe oblicze. I też nie możemy patrzeć na to tak, że Rosjanie wręcz wykrwawili się już na Ukrainie, bo te doniesienia, które są budowane w przestrzeni publicznej, to nie jest tak naprawdę ten jedyny obraz. O pewnych rzeczach się nie mówi, nie mówi się o tym, że też Ukraina tak naprawdę no, jest w bardzo ciężkiej sytuacji, tego się nie podaje po prostu. A te straty rosyjskie to nie są straty, które wyłączą ich na 15 lat z dalszych ewentualnych agresywnych działań. Odbudowa potencjału Federacji Rosyjskiej, ona może być szybsza niż wielu ekspertom patrzącym tylko z zewnątrz się wydaje. Więc z punktu widzenia resortu obrony narodowej ta gotowość musi być osiągnięta w ciągu kilku lat. Patrzymy też na to, że sprzęt, my jako Polska bardzo mocno wspieramy Ukrainę. Przekazujemy sprzęt i to jest zarówno sprzęt pancerny, jak i sprzęt artyleryjski, również drony. Więc tu mówimy o wielu elementach, które zostały po prostu wyciągnięte z kolejki zamówień na potrzeby sił zbrojnych, czy wręcz z tak naprawdę sił zbrojnych RP, ale ten sprzęt, trafiając do wojsk sił zbrojnych Ukrainy, on robi to, co powinien zrobić właśnie. W rękach ukraińskiego żołnierza on broni w dalszej perspektywie również niepodległości Polski, gdyby była taka potrzeba. Panie pułkowniku, jaki czasookres nadaje sobie MON, żeby uzupełnić braki powstałe w wyniku przekazania sprzętu na Ukrainę? Jeśli chodzi o uzupełnienie tych najważniejszych braków, tych najpilniejszych, mówiąc przede wszystkim o artylerii, o wojskach pancernych, do samolotów zaraz też przejdziemy, to mówimy o perspektywie do 2025 roku. Do 2025 roku, czyli już tak naprawdę z większością dostaw sprzętu od tego roku. Mówimy o sprzęcie koreańskim, który ma trafiać do sił zbrojnych już w tym roku. Czyli rozumiem, że zakupy Abramsów, które się wydarzyły oczywiście przed konfliktem, no to niejako się zazębiałem, ale już wtedy były sygnały o zbliżającej się wojnie na Ukrainie, co było jasno widoczne dla wszystkich analityków i dla wojskowych. Natomiast to się, rozumiem, wpisuje przejęcie, no, zakup to jest duże słowo, ponieważ to jest w moim odczuciu, przynajmniej z tego, co się pojawia w przestrzeni publicznej, deal albo zakup, który jest gdzieś pomiędzy pierwszą partią Leopardu z 2002 roku, a drugą partią Leopardu z 2013 roku, tak? Czyli płacimy za rozkonserwowanie, transport, ale same wozy są dla nas no, na bardzo korzystnych, preferencyjnych warunkach. Tu jeśli, tak? jeśli mówimy o Abramsach, to tak, to się zgadza. Generalnie ten zakres współfinansowania przez stronę amerykańską, on zostanie lada moment określony w wyniku decyzji odpowiednich organów władz amerykańskich.
Takie ustalenia zostały już poczynione, więc pewne fakty są już znane, co ustalono. Na pewno oprócz samych czołgów M1A1 Abrams wersji SA, czyli tej najnowszej analogowej wersji, pozyskamy również wozy towarzyszące, zapas części zamiennych i zapas amunicji. Chodzi o to, żeby to było 116 czołgów, ale już jako dwa gotowe bataliony, dwa gotowe klocki, które wchodzą do sił zbrojnych i właściwie dzięki temu, że już teraz szkolimy czołgistów polskich na Abramsach, już właściwie mogą w bardzo szybkim tempie osiągnąć gotowość operacyjną. Panie pułkowniku, a gdzie w takim razie w tym są czołgi K2? Ponieważ no, wydawałoby się logicznym w takim razie zwiększenie zamówienia na Abramsy, pozyskanie większej ilości Abramsów, być może unifikacja, być może większy transfer poziomów obsługi do Polski. Natomiast no, wiewiórki tutaj donoszą, że podobno Amerykanie raczej byli mało konsensualni co do przyznania wyższych poziomów obsługi w Polsce i te memorandum podpisane między Honeywellem a częścią PPO, no to powiedzmy, że zakres obsługi w Polsce jest troszkę mniejszy niż się wszyscy spodziewali. Czy to może być przyczyna takich gwałtownych negocjacji w kwestii K2, jakiegoś takiego przyspieszenia, czy to raczej były dwa osobne procesy, które w pewnym momencie się spotkały niezależnie? Znaczy, ja bym w ten sposób tak tego nie łączył, ponieważ kwestie związane z transferem technologii ze Stanów Zjednoczonych, one jeszcze nie zostały w pełni dopracowane, rozmowy trwają. Tu jest oczywiście bardzo duży wysiłek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która, wiadomo, jest tym liderem polskiego przemysłu i to ona prowadzi te rozmowy w kwestii ustanowienia tego potencjału w jak największym zakresie, ale kierunek koreański wyniknął tak naprawdę z równoległych decyzji i tutaj patrzymy na Koreę jako na partnera, tak jak kiedyś Korea patrzyła na Stany Zjednoczone. Chodzi o to, że gdzie był przemysł koreański i siły zbrojne Korei 40 lat temu i w jakim miejscu znajdują się one teraz. Koreańczycy dzięki tej ścisłej współpracy z partnerami amerykańskimi przeszli już do produkcji najnowocześniejszych czołgów, właśnie K2 jest takim czołgiem. To jest ta generacja, która jest tym topem. Oczywiście ja jestem zwolennikiem osobiście M1, A2, CV3, bo dla mnie to jest no, number one. Dla mnie to jest numer jeden, jeśli chodzi o ten czołg w wersji digital, opancerzenie, przeżywalność załogi, no te wszystkie elementy, dla mnie to jest top one, ale K2, czołg K2 to jest czołg, który może w naszych warunkach geograficznych idealnie uzupełnić czołgi M1, A2. Ponieważ jest to czołg lżejszy, ma większą dzielność terenową, większą manewrowość, pokonywanie cieków wodnych, bardzo dobre, zaawansowane optoelektronikę, dalmierze, systemy kierowania ogniem, więc ten czołg może być właśnie idealnym uzupełnieniem. Do czego przejdziemy dalej? Przejdziemy też do BWP. Patrzymy, że związki taktyczne współdziałają, gdzie M1 Abrams będzie lepsze uzupełnienie miał w roli ciężkiego BWP. Na razie tych decyzji jeszcze nie ma odnośnie ciężkich BWP, a ten K2, on się idealnie wykomponowuje we współdziałanie z BWP morskim. Ja mam takie pytanie dość istotne, ponieważ akurat jako osoba, która ma na koncie kilkaset publikacji w dziedzinie wojsk pancernych i zmechanizowanych, to zgadzam się całkowicie w ocenie, który czołg jest lepszy. Też gdybym miał w czym siedzieć, to chciałbym siedzieć w M1, A2, CV3 i tu nawet nie ma dyskusji. Natomiast no, przez szereg osób, w tym przeze mnie, były podnoszone pewne kontrowersje dotyczące opancerzenia czołgu K2. Brak izolacji amunicji od załogi, ponieważ tam mamy magazyn w kadłubie, na prawo od kierowcy. Niezbyt dobra, delikatnie rzecz biorąc, słabsza niż w Leopardzie 2, nawet osłona burt wieży i burt kadłuba. I teraz to wszystko Koreańczycy dostrzegają, tak, bo te ograniczenia wynikały ze specyficznych uwarunkowań południowo-koreańskich. Oni celowo zrezygnowali z lepszej osłony burt pojazdu ze względu na swój teren, na swoje uwarunkowania, na walki w dolinach rzek, walki w terenie górzystym, na to, że raczej tam nie ma za dużo możliwości, żeby te czołgi były skutecznie flankowane na polu walki. Natomiast no, wymagania środkowoeuropejskiego teatru działań wojennych są czasami troszkę odmienne i sami Koreańczycy to dostrzegali, u nas też ta dyskusja przynajmniej była dość szeroko podnoszona w prasie specjalistycznej. Jednym z wyrazów tego, co też sami Koreańczycy dostrzegali, był czołg K2PL, propozycja czołgu K2PL, ba nawet czołg, który w tej chwili ma trafić do Norwegii, czyli K2NO, już ma poprawione opancerzenie, on już jest o ileś ton cięższy, żeby sprostać wymaganiom strony norweskiej dotyczącego wzrostu odporności na pociski podkalibrowe najnowszej generacji. Ja mam pytanie teraz, czy te polskie K2 to będą pojazdy, które już będą miały jakieś zmiany wprowadzone, czy na razie pili nasz czas tak bardzo, że kupujemy to, co jest na standardzie koreańskim albo przejmujemy z magazynów ROK? Czy też, jaka jest tutaj w ogóle koncepcja, panie pułkowniku? Może teraz tak, sprawdzę tylko, jeśli chodzi o terminy, to od razu się odniosę do tego, że
Tak, pierwsze czołgi w wersji K2, która już będzie posiadała polską łączność, czyli te czołgi, nazwijmy je gapfiller, one trafiają z polską łącznością. One będą miały BMS, który będzie już mógł rozmawiać z innymi BMS-ami wykorzystywanymi w siłach zbrojnych, system WRM też. Ale czyli to będzie BMS, tak? Przepraszam, że tego się jeszcze, zapytam. Tego jeszcze nie mogę powiedzieć, to będzie w umowie wykonawczej. Więc od razu też już zdradzę pewną rzecz. Umowy, które zostaną zawarte w przyszłym tygodniu, to będą umowy ramowe na realizację całych projektów. To jest teraz ogólnie trend, który przyjęliśmy, ten trend się sprawdza, to pokazała NAREW, gdzie w zeszłym roku zawarliśmy umowę ramową. Były pewne założenia harmonogramu realizacji dostaw, ale widzimy, co się dzieje i w tym roku przyspieszyliśmy, mamy umowę wykonawczą na małą NAREW, która pozwoli, że dwie jednostki ogniowe będą już w tym roku. Projekty koreańskie będą realizowane w sposób podobny, czyli jeśli chodzi o czołgi, najpierw mamy 3 bataliony, 180 czołgów w wersji gapfiller, czyli obok 116 M1 i 1SA, które trafią w latach 23-24, tu będziemy mieli lata 22-25. Luka po ponad 200 czołgach T-72, luka po pewnej ilości czołgów P-51, tu nie mogę mówić ile, zostanie wypełniona w pełni, a nawet z nawiązką, ponieważ to są czołgi dużo wyższego poziomu jakości. Zarówno SA, jak i K2. Tak, no tutaj wszyscy się raczej zgadzają. Czyli to będą czołgi K2 nowo produkowane, a nie z magazynów ROK, ani z przemysłu, tak? Pierwsza partia może być z obecnej linii produkcyjnej, która jest realizowana. Okej. Okay. Bo mówimy o dostawie pierwszych czołgów już w tym roku. No to jest bardzo krótko, ale do szkolenia wiadomo, że ta kompania musi trafić tak szybko, jak się da. Natomiast ja mam pytanie, czy ten BMS będzie krajowy, czy zagraniczny? Tego jeszcze nie mogę powiedzieć, szkoda, ale odpowiem na drugie pytanie związane z tym, co będzie miał K2PL od razu. Okay. K2PL również wzmocnienie pancerza. Tak jak Norwegowie powiedzieli, wzmocnić pancerz, również polskie siły zbrojne uznały, że jest to ważne. Te parę ton, które przybędzie, to nie stanowi problemu. Ważne jest zwiększenie odporności czołgu. Patrzymy również na M1 A2 ZV3. Chcemy system obserwacji dookólnej. Kolejna rzecz, i tu myślę, że będzie to dla pana bardzo pozytywna wiadomość, nie tylko dla pana, ale również dla naszych słuchaczy. System aktywnej obrony typu hard kill. O. Więc myślę, chodzi o kapsa jest... koreańskiego, tak? Prawdopodobnie tak. Korean Active Protection System, tak. Ale hard kill, chodzi o hard killa, wyrzutnie na burcie, dwie wyrzutnie przeciwpocisków. No to jest świetna informacja, bo to jest coś, co jest postulowane w naszej prasie branżowej, czy przeze mnie, czy przez Bartka Kucharskiego z WIT-u, czy przez Damiana Radkę. No generalnie chyba większość prasy postuluje zakup APS-a. Hard kill od dekady już w zasadzie, ponieważ wszyscy widzą konieczność i to, jak niesamowity, wręcz cudowny sposób spadają straty czołgów od ognia broni przeciwpancernej, piechoty, zwłaszcza od PPK, tam gdzie są używane hardkille, tak? Czyli tak naprawdę w zasadzie tylko w okolicy Izraela w strefie Gazy i nie tylko, ale faktycznie no, przeżywalność pojazdów rośnie niesamowicie. Czyli to jest dobra wiadomość. Natomiast ja mam takie pytanie, jak będzie wyglądał transfer takich rzeczy jak obsługa pojazdów, remonty, szkolenie, trenażery, symulatory, czy to będzie taka kompleksówka, czy na razie bierzemy to, co jest, a potem do tego klecimy resztę? Moje pytanie wynika z tego, że już parę razy się przejechaliśmy w historii na tego typu zakupach, tak? Że najpierw kupujemy sprzęt, a potem do niego doklejamy całą resztę? Ja widzę, że od paru lat tendencja jest raczej taka, żeby brać wszystko od razu w komplecie, nawet jeżeli to jest droższe. Ale moje pytanie jest takie dość zasadne, tak? Czyli czy jest jakaś koncepcja, taka spójna wizja, tak jak jest stworzenie ośrodka Leopard, ośrodek Abrams, tak? Czy będzie ośrodek K2 w Polsce szkoleniowy? Jak będą wyglądały reformy, tylko jak będą wyglądały kwestie związane z obsługą maszy i serwisem? No bo mamy Bumar, mamy Poznań, mamy też wojskowe zakłady. Hutę Stalowa Wola na razie raczej nie rozważam, no bo jest zawalona zamówieniami. Jest Rosomak, który no, nie będzie niedługo miał co do garnka włożyć z racji fiaska programu KTO, NKTO w zasadzie. Więc pytanie jest takie, jaka jest tutaj koncepcja generalna, czy już można coś powiedzieć o tej koncepcji całego wsparcia i eksploatacji tych maszyn? Zacznę od kwestii szkoleniowych, bo to pojawiło się jako ten pierwszy element pytania. Jeśli chodzi o kwestie szkoleniowe, to cały szereg symulatorów, więc... powstanie ośrodek szkoleniowy. Oprócz tego szkolenia prowadzone zarówno na terenie Polski już od samego początku, jak i na terenie Republiki Korei. Więc tutaj to szkolenie będzie raz, że ruszy szybko, a dwa, że będzie kompleksowe. Pełne wsparcie Armii Republiki Korei również w tym szkoleniu.
Czyli możliwe, że nasi czołgiści już na sam lada moment pojadą do Korei szkolić się na ich czołgach. Kolejna rzecz, czyli to szkolenie właściwie wydaje mi się, że to jest wyczerpane, ten wątek. Jeśli chodzi o kwestie tutaj obsługi logistycznej i budowy potencjału, bo to jest najważniejsze, to jest kluczowe. W końcu tak naprawdę dzięki współpracy z przemysłem koreańskim odtworzymy nasz przemysł obronny w zakresie wojsk pancernych. To jest coś, co zostało pominięte przy umowach na Leopardy. Przy umowach na Abramsy dopiero to trwa, jakieś, żeby były te zdolności serwisowe. Próbujemy też przy modernizacji Leopard jakieś te kompetencje mieć, ale w końcu ta umowa z Koreą to będzie rewolucja. Wszystkie umowy koreańskie to jest rewolucja, więc dla wielu osób to jest szok to, co się właśnie dzieje. I ta rewolucja, ona ma polegać na tym, że firmy koreańskie już od samego początku pojawienia się czy to czołgów, czy armatochaubic zapewniają wsparcie serwisowe na terenie naszego kraju. Chodzi o pakiet inwestycyjny i pakiet inwestycyjny ma nie tylko umożliwić serwisowanie przez nasz przemysł, ale docelowo uruchomienie pełnej produkcji czołgu K2PL, który żeby nasycić szybko siły zbrojne w wymaganej ilości, ja już od razu powiem, docelowo chcemy 1000 czołgów. K2. K2, docelowo już wersja K2PL. Dlaczego? Ponieważ wersja K2, jak powstanie już centrum produkcyjne, ja nie będę wskazywał, w którym miejscu jeszcze, ponieważ no, niech też nasz przemysł obronny też ma coś do powiedzenia i on też tak naprawdę zadecyduje, gdzie chce co lokować. Ponieważ on to widzi lepiej, ponieważ on zna swoje możliwości. Więc powstanie to nie tylko centrum serwisowe, ale też centrum produkcyjne. I te centrum produkcyjne doprowadzi również te pierwsze K2 do standardu K2PL, więc będziemy mieli docelowo 1000 czołgów K2PL. Oczywiście, żeby pozyskać w wymaganym terminie, w tej perspektywie początku lat 30, 1000 czołgów, musimy opierać się nie tylko na zdolnościach naszego przemysłu, ale również musimy bazować na produkcji, która będzie wspomagana przez Hyundai. Więc żeby osiągnąć tą synergię, to w tej chwili powiem tak, od kiedy ruszy produkcja czołgów w Polsce? W 26 roku. Czyli tak szybko, ambitnie bardzo. Więc no, wydaje mi się też, że założenie jest ambitne i też w 26 roku pierwsze czołgi K2 mają być dostosowywane już do standardu K2PL. I przejdziemy do tego, co jest najciekawsze. Tak jak Koreańczycy zbudowali potencjał przemysłowy we współpracy z Amerykanami, trwało to wiele lat, tak my właśnie dzięki otwartości strony koreańskiej tą współpracę. Polska staje się tym hubem. Hubem na całą Europę dla przemysłu koreańskiego, ogólnie dla Korei Południowej. I my jako ten hub współdziałający z Razem Koreą osiągamy raz, że bardzo duże zdolności, które mogą zaspokajać potrzeby naszej armii, ale właśnie również z Razem Stroną Koreańską mamy podjąć pracę nad czołgiem nowej generacji. Wspólnie. Polski przemysł ma kompetencje do produkcji K2PL, i później my, mając też nasze doświadczenia z M1, A2, V3, my widzimy, co się pojawiło w najnowszych czołgach amerykańskich, my mamy tą wartość dodaną, żeby wnieść coś do czołgu, nazwijmy to K3, K3PL, no może nie PL, bo to będzie polsko i koreański, więc u nas się można tak. Dać PL. Ale kwestia jest taka, sam K2 już może używać armaty 140 mm, o tym wiemy. Wiemy, więc tak. To, co jest zwane na zachodzie Europy, również ta konstrukcja, którą my pozyskamy, będzie miała ten potencjał, żeby też w tym kierunku pójść. Panie pułkowniku, czyli że zamykając temat K2, gdzieś na terenie Polski będzie umieszczona produkcja pojazdów, będą magazyny buforowe, będą wszystkie możliwe poziomy obsługi. Natomiast ja mam takie niewygodne pytanie, co z powerpackiem, bo są pewne technologie, które są krytyczne i których chyba żaden producent nie wypuszcza. SKO, produkcja luf armatnich, znaczy no tutaj akurat teraz, tutaj akurat chyba, że ich przymusi życie tak jak Reńskich, tak, ale jeżeli chodzi o powerpack, czyli przeniesienie i silnik, jeżeli chodzi o system kierowania ogniem, czy są jakieś plany polonizacji tych podzespołów, czy tutaj będziemy musieli polegać na imporcie z Korei? W tej chwili jeszcze ciężko mi się wypowiadać, czy powstanie polski powerpack, całkowicie polski, ale na pewno polonizowany, produkowany, albo chociaż montowany, tak jak były tworzone silniki swego czasu u nas, tak? Myślę, że możemy liczyć na to, że ten silnik będzie produkowany w Polsce właśnie. Okay. Więc chodzi o to, żeby ten łańcuch dostaw, tych części wszystkich eksploatacyjnych czołgów był na miejscu. Mam jeszcze jedno pytanie. 1000 czołgów.
Liczba ogromna, no wliczając Abramsen, to mówimy o 1300 maszyn, co w zasadzie jest bardzo sensowną liczbą, bo to jest 1/3 tego, co mają Rosjanie w jednostkach liniowych przed rozwinięciem, tak? Więc z punktu widzenia obrony terytorium państwa polskiego samodzielnie, no to 1/3 maszyn tych, które mają Rosjanie przed rozwinięciem, albo mniej więcej 1/4, 1/5, których mają po rozwinięciu w pierwszym rzucie, no to ma sens, tak? Natomiast no, liczba ogromna, koszty też ogromne, natomiast pytanie zasadnicze jest takie. Rozumiem, że te czołgi będą zastępować po kolei wszystkie inne typy maszyn w Wojsku Polskim, czyli i te, które trafiają właśnie na Ukrainę, i Leopardy, których no, modernizacja jest taka sobie, tak? I jeżeli mówimy o 2 A4 do 2PL, jeżeli mówimy o wymuszonych działaniach, nawet nie tyle modernizacyjnych, co ratunkowych w poznańskiej piątce, czyli o stwarzanie gotowości bojowej Leopardów 2A5. Jednym słowem, docelowo K2 ma się stać głównym czołgiem Wojska Polskiego, który zastąpi w perspektywie najbliższych 30 lat wszystkie inne maszyny. Myślę, że czołgi M1 A2 posłużą jeszcze bardzo długo, ponieważ to jest ten czołg trochę innego rodzaju i dopóki nie pojawi się ten K3, to M1 A2 moim zdaniem zostanie jeszcze przez wiele, wiele lat i te zdolności serwisowe, które pozyskamy, ale to też jest jako drugi łańcuch logistyczny wspierający obok tego na miejscu dla K2, to w pełni pozwoli na to, żeby one były jeszcze dłużej eksploatowane w No tak, Polsce. dywersyfikacja jednym słowem, co też nie jest złym rozwiązaniem, tak, żeby mieć dwa różne łańcuchy i dwóch różnych głównych dostawców. Panie pułkowniku, a pytanie jeszcze jest następujące. Liczby, które pan podaje, nijak się nie spinają, chyba że założymy 6 dywizji w Wojsku Polskim. Takie jest założenie. Nowa Takie jest założenie. struktura, nowa struktura wiąże się z tym, że ma nastąpić wzrost liczebności sił zbrojnych. Ja powiem tak, na temat wzrostu liczebności czy struktur, ja aż tak głęboko nie będę wchodził, ponieważ moją rolą jest bardziej wypowiadanie się za pion modernizacji technicznej. Przede wszystkim Agencji Oczywiście. Uzbrojenia, ale też te pozostałe elementy pionu modernizacji technicznej i raczej sygnowanie tutaj tych elementów. Znaczy, to jeszcze nie zostało oficjalnie podane do informacji, czyli jaka jest przyszła struktura Sił Zbrojnych RP. No, mówi się, są przecieki, mówi się o 5 dywizjach, mówi się o 6 dywizjach, mówi się, że to będzie 5 dywizji ciężkich, 1 aeromobilna, więc no wtedy owszem, tak duże ilości podawanego sprzętu mają jak najbardziej sens. Natomiast, panie pułkowniku, czy w tych wszystkich założeniach zakupowych, transferu technologii, dopuszcza ktoś sytuację, że może być zmiana władzy politycznej na przykład i zostaną te zakupy zredukowane, zostaną pocięte? Czy to z sytuacji gospodarczej, czy to z powodu zmiany koncepcji? Czy ktoś w ogóle przewiduje, że może nastąpić jakaś gwałtowna wolta, która spowoduje, że na przykład jednak nie będzie budowy 6 dywizji, tylko na przykład przezbrojenie 4? Też powiem tak, z punktu widzenia Agencji Uzbrojenia, a nawet wchodząc na poziom całego pionu modernizacji technicznej, no ciężko się jest do tej kwestii odnosić. Oczywiście można mieć nadzieję, że programy obronne, które zostały już raz uruchomione, one będą kontynuowane, że nikt, tak jak jest ta kultura polityczna w Stanach Zjednoczonych czy w Skandynawii, że no nikt generalnie tu się w jakiś taki dziwny sposób nie wyłamie i już rozpoczętych zamówień, które są finansowane, które powodują transfer technologii, wprowadzanie nowego sprzętu na wyposażenie, że nikt po prostu nie przerwie tych procesów. No to trzeba mieć po prostu nadzieję i tu jest rola, jak pan premier Błaszczak powiedział, na przymierniku. Tu jest rola właśnie wszystkich ekspertów, wszystkich dziennikarzy, że później, gdyby doszło właśnie do takich zmian, że po prostu bronić tych programów. To jest też Znaczy, właśnie rola opinii publicznej. panie pułkowniku, to pytanie jest właśnie w kontekście poprzednika miecznika, czyli programu Gawron, gdzie z 6 korwet zrobiła się jedna i potem budowana beznakładowo, a i tak miała być w pewnym momencie zezłomowana, tylko ją w zasadzie uratowano tylko po to, żeby dać pracę stoczniowcom. Więc no, wszyscy mają chyba w prasie branżowej przypomnienie tego i innych tematów, że ktoś przychodził, zmiana jakaś warty politycznej i nagle całkiem sensowna koncepcja była wywalana do kosza. Stąd słysząc tak duże ilości, no bo zakładamy, że pewne porozumienia handlowe ze stroną koreańską opiewają na konkretną ilość maszyn, tak, czyli 1000 maszyn. Opiewają na przykład, nie wiem, 1,5 albo 2 tysiące powerpacków, tak, kilka tysięcy luf armatnich. No to są ogromne zakupy i to są rzeczy, które my będziemy robić w zaliczkach 30%, 40%, tak, no bo zakładam, że obecnie do nich na piękne oczy nikomu nie wierzy, tylko to są po prostu przedpłaty, ciężkie miliardy. I stąd była taka moja obawa wyrażana, ale to faktycznie można pominąć, bo zobaczymy, co się będzie kiedyś działo. Też, jeśli spojrzymy na przedpłaty, to te przedpłaty już będą właściwie znajdowały pokrycie w towarze, w dostarczonych wyrobach, w sprzęcie wojskowym właściwie od razu. Aha, Patrzymy na to to. tak, że czołgi już w tym roku pierwsze Kraby, przepraszam, pierwsze K9 wersji A1 też w tym roku już. No właśnie, 18 sztuk K9 w tym roku. No i może przejdźmy właśnie do kwestii K9, ponieważ to no, rozpaliło dyskusję.
Moim zdaniem ta dyskusja trochę wyszła od złej strony, tak? Czyli wyszło dużo emocji w tej dyskusji, ponieważ najpierw warto by było zadać sobie pytanie, tylko no też jest problem polityki informacyjnej całego MON-u, tak? Czyli może gdyby najpierw podano, do jakich struktur dążymy, ile tak naprawdę potrzebujemy sprzętu, a jakie są nasze chociaż szacunkowe możliwości produkcyjne, to może ta dyskusja byłaby dużo chłodniejsza, no bo wtedy byłoby widać, że no ta produkcja u nas zajęłaby na przykład, nie wiem, 10, 15, 20 lat, tak, przy obecnych mocach produkcyjnych, no i jeżeli chcemy szybko uzupełnić straty ze względu na sytuację, znaczy straty, no może inaczej, uzupełnić braki w związku z przekazywanymi maszynami, no bo nie jest tajemnicą, że praktycznie połowa polskich krabów poszła albo pójdzie na Ukrainę i w tym momencie jeżeli chodzi o uzupełnienie tego, co podarowaliśmy Ukraińcom, słusznie sprawie, żeby nie było, no musimy się opierać na dywersyfikacji dostaw, czyli i przemysł krajowy, i przemysł zagraniczny. Tylko znowu tutaj ja mogę sobie oszacować, jak te struktury mogą wyglądać. Moi koledzy po fachu, dziennikarze branżowi też mogą to oszacować. Oficjalnie nie zostało to zakomunikowane, więc no pan pułkownik ma trochę spętane ręce. Natomiast pytanie jest bardzo zasadnicze. Dlaczego w tym kierunku, dlaczego nie rozwijanie kraba, dlaczego nie zwiększanie mocy produkcyjnych huty Stalowa Wola, dlaczego nie postawienie osobnego zakładu produkcyjnego, dlaczego nie idziemy tym kierunkiem, tylko idziemy drogą koreańską, bardzo mocną drogą koreańską, bo K2, znaczy K9A2 z pełnym automatem ładowania i dla pocisków, i dla ładunków, to się broni, tak? Bo opracowanie tego typu konstrukcji w Polsce byłoby możliwe, ale zajęłoby około dekady, a Koreańczycy już dekady opracowują swoje rozwiązanie, one jest w tej chwili testowane, testy się kończą około 2025 roku bodajże, od 2027 z tego, co kojarzę, tam powinna być ta konstrukcja gotowa, nie wiem, pan pułkownik może mi poprawić, bo tu mogę mieć niedokładne informacje. Znaczy, natomiast to są dobre oficjalne dane. My liczymy na to, że to przyspieszy, ponieważ teraz pojawia się ten wolumen, pojawi się zastrzyk finansowy dodatkowo z Polski, ponieważ to, ten model jest opracowany już w tym momencie tak naprawdę też na potrzeby Polski właściwie, lada moment. Więc jest szansa, że to przyspieszy. Ale panie pułkowniku, ale na litość boską, dlaczego K9A1, które jedyne co mają usprawnione, to automat, pełny automat ładowania pocisków, czyli dokładnie to samo, co wynikło z tych samych pobudek, z jakich Huta Stalowa Wola proponowała swoje rozwiązania, czyli pełen automat ładowania dla pocisków, bo to jest coś, co wszystkich troszeczkę zastanawia, tak? Dlaczego ratunkowo nie zwiększać mocy produkcyjnej w Hucie Stalowa Wola, albo na przykład faktycznie nie importować większej ilości kadłubów z Korei, a tylko dodatkowe moce produkcyjne na polskie wieże i potem to integrować? Jaka tutaj jest optyka Agencji Uzbrojenia? Znaczy, ja już odpowiem tak na to pytanie. Zacznijmy od tego, że huta i tak będzie miała zwiększone moce produkcyjne, ponieważ to jest deklaracja Ministerstwa Aktywów Państwowych, że w hutę będą zainwestowane znaczne środki. Kolejna rzecz, huta, jeśli by realizowała teraz dopiero pracę rozwojową, to nie tylko tak jak pan powiedział, do 10 lat, ale jeszcze jest to też obarczone ryzykiem niepowodzenia albo jakichś różnego rodzaju potknięć, że proces się wydłuży. Kolejna rzecz, Huta Stalowa Wola ma zamówień, wezmę to nazwę kolokwialnie, pod korek, właściwie do końca roku 26. I już tłumaczę dlaczego. Ponieważ w tej chwili jest realizowana umowa z 16 roku na 4 dywizjonowe moduły ogniowe dla Sił Zbrojnych RP, którą trzeba uzupełnić, to jest oczywiste, ponieważ część krabów została już w siłach zbrojnych tam przekazana Ukrainie. I jednocześnie huta podpisała ostatnio umowę na 3 dywizjonowe moduły ogniowe w konfiguracji ukraińskiej na potrzeby sił zbrojnych Ukrainy. Więc my musimy aneksować razem z wykonawcą naszą umowę, ponieważ priorytet ma w tej chwili dostarczenie sprzętu na Ukrainę. To wydłuży realizację naszej bazowej umowy z hutą, ale w tym roku podpisujemy jeszcze z hutą umowę na 2 kolejne dywizjonowe moduły ogniowe krabów, które trafią do sił zbrojnych RP. Więc łatwo szacować, że do końca 26 roku te zamówienia, no właściwie to jest zamówienie pod korek. I żeby w tym momencie odtworzyć sprawnie zdolności sił zbrojnych w zakresie artylerii rufowej, w ramach tej zdolności gap filler, mamy pozyskać 48 haubic K9A1, to będzie no bardzo mocny ekwiwalent tego, co zostało przekazane. I następnie ma zostać uruchomiony ten transfer technologii. Właściwie on już ma zostać uruchomiony, ponieważ zdolności serwisowe Hanwa ma skierować już w tym roku do naszego kraju, zgodnie z tymi porozumieniami. Ale ma zostać budowany ten potencjał produkcyjny. Produkcyjny pod kątem haubic K9PL, które docelowo mają być już na właśnie bazie K9A2. A2, czyli nie mówimy o produkcji w Polsce na bazie K9A1,
K9 albo Może. K9A1, tylko mówimy już o tych, które mają pełen automat ładowania i pocisków, i ładunków miotających modularnych. Może pierwsze transze K9PL będą bardziej zbliżone do K9A1, w związku z tym, że nadal nie zostaną zaimplementowane już gotowe, przetestowane wyroby z K9A2. Więc to będzie proces kolejnych transz produkcyjnych, ale docelowo, finalnie ma to polegać na tym, że K9PL będzie tą wersją A2. Panie pułkowniku, a w takim razie czy mógł pan uchylić rąbka tajemnicy, ile tych wozów armatochaubic K9 wszystkich wersji ma być w Polsce, kiedy, jaki jest wolumen, czy moglibyśmy prosić o jakieś informacje tutaj? Zacznę od tego, że jeśli chodzi o tą wersję K9A1, która ma być tym gap fillerem, czyli ma wypełnić te luki, które powstały w wyniku naszego bardzo ważnego wsparcia dla Sił Zbrojnych Ukrainy w przekazaniu armatochaubic Krab, ma być ich 48, z czego pierwsze 18 ma trafić już w tym roku. Całość ma być dostarczona w ciągu 2 lat. Natomiast jeśli mówimy o całym wolumenie, łącznie z K9PL, które docelowo ma być na K9A2, pierwsze transze jeszcze w wersjach bardziej zbliżonych do K9A1, ponieważ wiemy, jaka jest sytuacja z opracowaniem K9A2, to przyspieszy, docelowo 672 haubice. Razem. Z czego K9A1 w dalszej kolejności również stosowane do standardu K9PL, tego najbardziej już kompletnego. To tu mówimy o uruchomieniu dostaw K9PL ze strony koreańskiej najpierw, od 2024 roku. Od tego momentu właściwie podpisujemy umowę. Wchodzą Koreańczycy również do Polski z zdolnościami serwisowymi. Rozpoczyna się transfer technologii, który ma ustanowić potencjał produkcyjny w Polsce, tak samo jak w przypadku czołgów, od 26 roku, i wtedy na efekcie synergii obu przemysłów ten wolumen, ogromny wolumen uzyskujemy w perspektywie paru lat. Ale pamiętajmy, że Huta produkuje również kraby do 26 roku. Czyli w tym momencie Huta uruchamia produkcję K9PL od 26 roku do 26 ma zamówienia na kraba, co nie kończy zamówień, ponieważ skończenie zamówień na HS Krab tak naprawdę przewidywane jest w momencie, jak będzie już ten następca. Następca, który będzie haubicą nowej generacji, czerpiącej z doświadczeń IK9A2PL i AHS Krab. Tu bardzo liczymy na ten feedback, na te doświadczenia z wykorzystania AHS Krab w konflikcie na Ukrainie. I dopiero powstanie nowej generacji haubicy przestawi tą produkcję na docelowe tego Kraba 2, Super Kraba, K9PL przez K, jak go nazwać. Ale 26 rok, może wcześniej, to jest uruchomienie pracy rozwojowej właśnie, żeby już Huta podjęła to zadanie razem z przemysłem koreańskim opracowania nowej generacji haubicy. Pozwolę sobie dopytać, panie pułkowniku, czyli rozumiem, że na początku pozyskujemy haubice K9, które mają zastąpić po prostu pojazdy, które podarowaliśmy Ukraińcom. Jednocześnie Huta Stalowa Wola produkuje do okolic 2026 roku kraby, tak jak produkowała do tej pory, mniej więcej w takiej samej ilości, jeżeli chodzi o moce produkcyjne. I tu od razu się wtrącę, będzie produkowała jeszcze dłużej. Żeby nie było tutaj zagrożenia, że 26 rok to jest koniec kraba. Tak nie jest. Krab będzie dopiero przestawiona produkcja w momencie, jak będzie Huta miała gotowego następcę. I czy tym następcą będzie K9A2 z pełnym automatem ładowania, czy też będzie to coś innego? To będzie wspólna praca polsko-koreańska badawczo-rozwojowa, która ma stworzyć nową armatochaubicę samobieżną, trochę na bazie K9A2 z pełnym automatem ładowania, ale i biorąc z tego polskie doświadczenia, czy raczej to będzie po prostu polonizowany K9A2? Nie, tak jak wspomniałem, K9PL będzie produkowany obok Kraba, więc następcą Kraba jest ta haubica nowej generacji, powstała w wyniku pracy rozwojowej realizowanej przez Hutę przy współpracy z stroną koreańską. Czyli w Polsce będą jedno równocześnie produkowane dwa rodzaje armatochaubic samobieżnych, i Krab, i K9? Czy mówimy tak? Zgadza się. K9PL będą produkowane i w Korei, i w Polsce, a w Polsce będzie produkowany w dalszym ciągu jeszcze Krab i K9PL. Czy to będzie produkcja w Hucie Stalowa Wola, czy na razie trwają po prostu jakieś rozmowy w temacie tego, gdzie będzie ta produkcja ulokowana? No bo kwestia mocy produkcyjnych, no, wydaje się być tutaj dość poważnym problemem, tak? Ponieważ mówimy o produkcji K2, mówimy o produkcji K9, mówimy o produkcji Kraba, no, mówimy o serwisowaniu sprzętu, a jeszcze w tle majaczy Borsuk, tak, na horyzoncie. Znaczy, powiem tak, jeśli chodzi o K9PL, to naturalnym wyborem wydaje się Huta, szczególnie, że patrzymy rok 26, uruchomienie K9PL, więc jest ten czas na zbudowanie dodatkowych linii produkcyjnych i to ma się wydarzyć.
Panie pułkowniku, bo to, co uderza w tym, co pan pułkownik mówi wręcz, to to, że MON chce bardzo szybko, w ciągu dosłownie 2-3 lat załatać wyrwy, które powstały w wyniku przekazania sprzętu na Ukrainę. Czyli rozumiem, że te takie dostawy ratunkowe, te zapchaj dziury, jak to tak mówiąc ładnie po polsku, to one po prostu mają być dostarczone w przeciągu najbliższych 2-3 lat, tak? Tak, żebyśmy do 2025 mieli całość wyrw, które stworzyliśmy sobie sami z powodu przekazania sprzętu w słusznej sprawie, żeby nie było Ukrainie, żeby zostały załatane te wyrwy, tak? Dobrze zrozumiałem. To jest nie tylko łatanie wyrw, jeszcze raz podkreślę, to jest wzrost potencjału, ponieważ, tak jak wspomniałem, w przypadku czołgów, to są czołgi o znacznie wyższym potencjale. Tak samo jeśli chodzi o haubice, ponieważ nie tylko Krab był przekazywany na Ukrainę, więc to też jest wzrost potencjału. Tak, no tutaj pan pułkownik nie może, ale ja mogę powiedzieć, że poszły goździki to w znaczącej liczbie, tak? I nie tylko w związku z powyższym tutaj tak. Faktycznie jest to zastępowanie sprzętu poradzieckiego, który i tak by po prostu wyginął w tej dekadzie z braku części zamiennych. Zastępowanie sprzętem nowym. Natomiast jeszcze taka sprawa, która jest uderzająca, czyli jeżeli policzymy sobie wszystkie armatochobice samobieżne, to już wchodzimy w ponad 800 sztuk. Czyli zliczając kraby i K9, tak, wszystkie właściwie w wersji PL docelowo, to tak, zgadza się. Czyli znowu nas to kieruje, wiem, że pan pułkownik nie może powiedzieć, ale znowu nas to kieruje na koncepcję 5 albo 6 dywizji, 6 brygad artylerii, czyli znowu widzimy, że jest to ilość, która jest szyta pod pewną, już określoną, aczkolwiek jeszcze nie pokazaną opinii publicznej, strukturę, która będzie strukturą, która ma teoretycznie samodzielnie być w stanie ochronić państwo polskie przed atakiem ze strony Rosji, tak? Więc widać, że to jest raczej takie myślenie polegające na zasadniczym rozbudowie Wojska Polskiego, odtworzeniu, a w zasadzie stworzeniu na nowo szeregu wielkich jednostek, czyli brygad i dywizji. I po to są, że tak powiem, dobierane zamówienia, o których pan pułkownik nam może tutaj powiedzieć, czyli kraby dodatkowe, znaczy nowe K9, czołgi nowe. Natomiast rozumiem, że generalny zamysł jest taki, żeby całość była serwisowana w Polsce na możliwie największym poziomie, tak? Bo moje pytanie wynika z tego, że są pewne podzespoły, na przykład systemu kierowania ogniem, na przykład silniki, albo generalnie całe repower paki, no to, co jest absolutnie krytyczne, to przeniesienie, tak? Koreańczycy przecież od 1,5 dekady próbują stworzyć własne silniki, własne układy przeniesienia po to, żeby zastąpić no, niemieckie układy, tak? Czy tego typu absolutnie krytyczne rzeczy też będą spolonizowane, czy raczej będziemy tutaj musieli się nastawić na magazyny buforowe i na importowanie podzespołów z Korei? Cel jest taki, że produkcja w całości podkreślę, zarówno czołgu K2.pl i K9.pl odbywa się w Polsce. Mówimy o całości, czyli mówimy o wszystkich elementach. Wszystko, licencja właściwie kompletna z jednego kierunku. Właśnie dlatego, że Koreańczycy przezwyciężają te problemy i zastępują elementy pozyskiwane z zewnątrz swoimi elementami. Więc my, wchodząc w tą bardzo bliską współpracę ze stroną koreańską, jeszcze raz podkreślę, jest to rewolucja, jeśli chodzi o budowanie naszego potencjału przemysłowego, uzyskujemy zdolność do kompletnej budowy od A do Z. Rozumiem, że fakt, że Koreańczycy udostępniają nam tak szeroki zakres licencji i transfer technologii wynika głównie z tego, że po prostu zamawiamy tego sprzętu no w zasadzie rekordowo dużo, tak, jeżeli chodzi o Europę, bo to jest 1000 czołgów jednego typu, to jest w sumie zamówienie, które łącznie grupuje w sobie Wielką Brytanię, Niemcy, Francję i Hiszpanię, tak szczerze mówiąc, tak, czyli 4 duże kraje i one będą miały sumarycznie mniej więcej tyle czołgów nowoczesnych, nawet mniej w sumie, bo jeszcze jak się nas dolicza, bramy, te kraje będą miały mniej nowoczesnych czołgów niż tylko Wojsko Polskie, przynajmniej no, w myśli nakreślonych planów. Rozumiem, że ktoś ma jakiś plan, co by się mogło wydarzyć, gdyby ten wolumen czołgu z jakichś przyczyn, być może politycznych, był kiedyś ograniczony, czy na razie to jest kwestia kompletnie business to business, a nie business to government? Moim zdaniem kwestia jest taka, że kwestie obronne powinny być wyłączone ponad te podziały polityczne. Jeśli już rozpoczynamy jakąś współpracę, zostają zawarte umowy, umowy są finansowane. Tutaj spójrzmy na to, że umowy z Koreą to nie będzie tylko zaliczkowanie, bo ten sprzęt pojawia się już zaraz. Więc jeśli już ta współpraca została napoczęta, stanowi ona ogromną perspektywę rozwojową dla sił zbrojnych i przemysłu polskiego, to opinia publiczna, reprezentowana przez dziennikarzy, powinna tego bronić, nawet gdyby zapadały w wyniku jakichś zmian inne decyzje. Znaczy, więc to też jest rola ogromna właśnie dziennikarzy.
Znaczy, to pytanie wynika z tego, że mieliśmy, i to każda ekipa polityczna, niezależnie, którą by się znalazło u rządu przez ostatnie 30 lat, to każda miała na koncie mniej więcej takie grzeszki, tak? Czyli z jednej strony mamy korwety Gawron, z jednej strony mamy śmigłowce, w międzyczasie był program Huzar przecież słynny z takim chocholim tańcem wokół PPK, więc w zasadzie niezależnie, która ekipa była przy władzy, to każda potrafiła pokazać, że jest w stanie nawet sensownie wybrany sprzęt zerwać jako zamówienie i forsować własną wizję, nieważne, czy to miało sens, czy nie, jakie były przyczyny, no ale każdej opcji, która była już u steru rządu w Polsce, zdarzył się taki wypadek. I wszyscy dziennikarze branżowi mają, obserwując tego biednego Ślązaka, który z serii sześciu korwet stał się kanonierką kolonialną. Przepraszam, że tak mówię, tu marynarze mnie zetkną, ale chodziło o to, że miała być seria sześciu korwet z określonym wyposażeniem, a finalnie no, powstał większy okręt patrolowy. Co z tego, że fajny, ale no, nie tak to miało wyglądać, tak? I Przy okazji wszyscy. remontu średniego ma być zmodernizowany, więc Jak nie wejdę na będzie tak źle znowu. pokład, zobaczę VLS-a albo Seerama, dotknę, pomacam, to uwierzę. Tak? Znaczy, mam nadzieję, że tak będzie, oczywiście, tak? Ale chciałbym to zobaczyć, że po prostu z patrolowca zrobiła się pełnoprawna korweta rakietowa. Natomiast, panie pułkowniku, Borsuk, to jest coś, co chyba wszystkim spędza sens powiek, ponieważ to, że Borsuk pływa, no to jest dziedzictwo tego, co określił Gestor naście lat temu, tak? Czyli Gestor chciał mieć pływającego BWP. Znowu w opinii prasy branżowej to był błąd. To mówię od razu. Przeczytaj sympatii dla Huty Stalowa Wola, która tylko jest wykonawcą tego, co zapisano w ZTT w wstępnych założeniach i potem w założeniach taktyczno-technicznych. No ktoś kiedyś uparł się, żeby była ta pływalność, tak? Co komplikuje konstrukcję, podraża konstrukcję, zmniejsza jej odporność balistyczną. No, lista plusów jest gigantyczna, pływalność tylko jedna, znaczy zaleta jest tylko jedna pływalność. Natomiast no, wszyscy kibicują temu Borsukowi, no bo finalnie powstaje drogi, ale bardzo sensowny bojowy wóz piechoty. On jest przy finiszu. I teraz no, powstała swego czasu taka informacja, że ma być może nabyte ileś tam używanych K-21 z Korei Południowej, no i to no, wzbudziło taką lekką panikę, szczerze mówiąc, no bo pomysł był no, bardzo mocno krytykowany przez 3/4 prasy branżowej, którzy widzieli, że ten pomysł nie ma większego sensu. Czy dalej jest takie zagrożenie, że Borsuk padnie ofiarą K-21, czy to już jest za nami? Zacznę od tego, K21 nie ma takiego tematu. Super, ekstra. Przechodząc do kwestii Borsuka, wolumenu zamówień, jakie są planowane względem tego wyrobu, jak wspomniałem przy okazji czołgów, dwa typy czołgów docelowo, lżejszy K2PL, ale już też jak wspomniałem o tych elementach, które mają być wzmocnione, lepszy pancerz i tam te inne kwestie, i cięższy M1A2 ZV3 Abrams. Borsuk jest idealnym rozwiązaniem do operacyjnego wykorzystywania we współpracy z tymi K2PL, czołgiem, który ma dominować w siłach zbrojnych, ponieważ ma być liczony w 1000 egzemplarzy. I tu lżejszy Borsuk, od tego zaraz przejdziemy do cięższego BWP, będzie no, zapewniał idealny efekt synergii batalionów czołgów i batalionów zmechanizowanych. Natomiast kwestie tej jego odporności balistycznej, tak, rozmawiamy z Koreą, to jeszcze nie jest ten najbliższa perspektywa czasowa tych umów ramowych, które planujemy zawrzeć. Rozmawiamy o cięższym BWP, obserwujemy uważnie AS-21 Redback i generalnie cięższy BWP widzimy jako uzupełnienie do batalionów czołgów wyposażonych w Abramsy. Tych batalionów czołgów cięższych, odporniejszych, które mogą na siebie czy dotrzymywać główny impet uderzenia, czy w dogodnych okolicznościach być realizowane, wykorzystywane do kontrnatarcia. Oczywiście mówię o okolicznościach terenowych chociażby. Czyli, ale dalej nas to kieruje tak czy siak w kierunku, no tak licząc lekko, 1400 borsuków. No, to by chodziło. Tak by wychodziło, prawda? Czyli rozumiem, że program borsów nie jest Plus zagrożony. wozy specjalistyczne na platformie UMPG. Tak, no tak. Czyli tak czy siak kieruje nas to ku konkluzji, że Huta raczej nie jest zagrożona brakiem zamówień, jeżeli chodzi o borsuka, że tego projektu nikt nie kasuje, nikt z niego nie rezygnuje, borsuk będzie realizowany. I należy mieć nadzieję, że z jednej strony pozwolą na to moce produkcyjne HSW, a z drugiej strony zdolności absorpcyjne MON-u, ponieważ w poprzednich latach drugą stroną problemu, którą się całkowicie pomijało, były zdolności absorpcyjne ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, tak? Znaczy, nie Owszem, mówimy o było to przed finansach. wojną. Tu mówimy o finansach po prostu. Ponieważ same siły zbrojne nie możemy deprecjonować ich zdolności absorpcyjnych. Jaki problem dla zespołów żołnierzy, specjalistów od danego uzbrojenia jest przyjęcie do skadrowanych jednostek albo do składów sprzętu, który będzie tak naprawdę stanowił zapas wojenny. Więc problemu absorpcyjnego nie ma. Sprzęt może być składowany i wykorzystany na czas konfliktu. Pod warunkiem, że mieści się w hangarach. Widzimy kwestię Rosjan, tak? Jak teraz wyciągają wszystkie zaskórniaki? Panie pułkowniku, w takim razie Borsuk za nami,
dobre informacje, uspokajające informacje, że Borsukowi nic nie grozi, że nie zostanie on ubity. Rozumiem, że ZSSW 30 się to wpisuje i ZSSW 30 raczej by się też znalazło na cięższym BWP, tak? W ramach unifikacji. Myślę, że to byłoby najlepsze rozwiązanie i raczej tak to by wyglądało. No to ostatni temat i chyba taki najbardziej, przedostatni, chyba taki najbardziej drażliwy. Ja mówię od razu, że nie jestem lotniczy. Nie znam A może się na jeszcze lotnictwie. Przejdźmy kwestię KTO. Wiemy, że w o, tak, pod koniec to jest 2023 ciekawy roku, tak króciutko o KTO, wiemy, że w 2023 roku kończy się licencja na produkcję, jeśli chodzi o rozumaki. Ona będzie na serwisowanie na terenie kraju jeszcze kolejne 30 lat obowiązywać, więc nie ma zagrożeń, ale my również z naszymi partnerami z Korei rozmawiamy o licencji na produkcję kołowego transportera opancerzonego w oparciu o ich technologię w Polsce. Może to być wersja rozwojowa K8. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się układało. Nie chcę na razie w tej chwili za dużo mówić, ponieważ to jest pewien zarys koncepcja. Jest ten kierunek wskazany, takie rozmowy będą prowadzone, ale jeszcze za wcześnie, żebym coś więcej mówił. Jeszcze jedna rzecz, o której po prostu muszę wspomnieć, korzystając z naszej rozmowy. Także ostatnio było bardzo głośno o wysłaniu LORA, czyli zapytania ofertowego do Stanów Zjednoczonych, na blisko 500 egzemplarzy wyrzutni rakietowych HIMARS. HIMARS, tak. Samych wyrzutni, ponieważ wszystko inne w ramach programu HOMAR ma być produkowane w oparciu o polskie elementy. To już wiemy. Tak samo pierwszy dywizjon ma być przełożony na polskie elementy, ten, który trafi lada moment, w tym roku już. Dostawy już niektórych elementów trwają i wszystko ma być wpięte w topaza. Jasne, także wszystko jasne. Artyleryjskie ma być integrowane jednym BMS-em artyleryjskim topazem. Włącznie z super. K9A1, tak jak już wspomniałem, K9PL, Kraby, HIMARSy, czyli Homary, drony również, Gladiusy, tak? Więc to, Ortokar Brzoza również. Ale jeszcze przejdźmy właśnie do tego, o czym rozmawiamy z naszymi partnerami z strony koreańskiej. Też tylko jako taki zarys. Wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe K-239 Chunmoo. To są kalibru? Bo tak. Większy chyba jeszcze nawet większy kaliber, ponad 200 mm, nie pamiętam to dokładnie ile tam jest. Chyba. No to też jest ciekawa opcja, bo to by było coś, co by... ale to będzie zastępstwo kalibru 122 mm kiedyś w Wojsku Polskim wyrzutni rakietowych, czy to jest osobno... Bo to jest bardzo ciekawa informacja, bo... Nie chcę tak daleko wychodzić. Jeszcze w tym roku planujemy kolejne zamówienie na WR-40 Languster 2. O, super, to jest bardzo jeszcze w tym roku głosie. Chcemy zamówić Languster. Ale na pewno, Chunmoo, zobaczymy, jaki będzie możliwości wolumenu dostaw ze Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o HIMARSy. I wpisanie się w to Chunmoo pozwoli również na szybkie zbudowanie zdolności, zobaczymy, jak będzie też transfer technologii przy Chunmoo, zbudowanie zdolności nie tylko sił zbrojnych, ale też z bardzo wysokim prawdopodobieństwem potencjału przemysłowego. Natomiast panie pułkowniku, no muszę o to zapytać, o co chodzi z tymi samolotami? Ja mówię od razu, że jestem nielotniczy. Ja osobiście jako osoba nielotnicza, bo tak, bo jeżeli chodzi o K2, jeżeli chodzi o Kraby, powiedzmy, że domyślałem się, z czego wynikają pewne decyzje, które zapadły czy w MON-ie, czy w Agencji Uzbrojenia, tak? No bo jeżeli się to spojrzy z punktu widzenia takiego większego obrazka, to jest to logiczne, jeżeli przyjmiemy takie założenia brzegowe, a nie inne, tak? Czyli maksymalnie krótki czas odtworzenia pewnych zdolności, rozbudowa ze względu na planowany zasadniczy rozrost sił zbrojnych RP. Natomiast jak uzasadnić samolot, który no jest taką wersją trochę upośledzonego F-16, no przepraszam za wyrażenie, tak? Ale jaka tu jest, mówię teraz, że nie jestem lotniczy, ale jakie jest tutaj, jakie jest wytłumaczenie, jaka jest optyka MON-u na nabycie 48 maszyn, które są takim trochę lepszym liftem w sumie? Znaczy powiem tak, zacznę od tego, że jest to tak naprawdę najbardziej gap filler ze wszystkich innych gap fillerów. Ale już przejdźmy do meritum, jak tutaj wyglądają generalnie te kwestie potrzeb. Na początku lat 2000, czy to w programach rozwoju, czy to w deklaracjach składanych przed Sojuszem Północnoatlantyckim, Polska zobowiązywała się do 160 samolotów bojowych. Tak. Mamy 48 F-16. Od przełomu 25-26, jeśli pełnomocnikowi do spraw wdrożenia tych samolotów uda się coś przyspieszyć, może szybciej, ale zaczną trafiać samoloty F-35, 32. Tak. Razem mamy 80 samolotów w tym momencie. Tak. Mamy jeszcze oczywiście MiG-22, ale tutaj spójrzmy MiG-29 i 122, jaki jest ich resurs, jaki jest ich zapas części, jakie są możliwości
pozyskiwania części do nich zamiennych. Ile one jeszcze mogą nam posłużyć? Znaczy, tu ja już nie jest chcę trochę mówić. niehumanitarne wysyłanie pilotów w tych maszynach na pole walki. Jak trzeba, to wiadomo, że polecą, ale no, czas tych maszyn minął, tak? Chcę mówić o dostępności operacyjnych tych maszyn. No nie jest to moja rola, ale jest potrzeba naprawdę, żebyśmy uzyskali samolot w dobrym czasie, bardzo szybkim czasie, który pozwoli nam podtrzymać potencjał sił powietrznych w jakim stopniu, a po jego dalszych modernizacjach tego samolotu, również żeby on był dobrym uzupełnieniem samolotu F-16. A dlaczego nie było poszukiwań używek? Nie wiem, Eurofightery pierwszej transze, może Rafale, może gdzieś F-16 są w sensownym stanie. No Rumunii teraz nabyli przecież F-16 z Norwegii, eksnorweskie. Czy były rozważane opcje nabycia po prostu maszyn z drugiej ręki albo maszyn z jakichś pierwszych transz, które są teraz modernizowane albo wymieniane na zachodzie Europy? Patrzyliśmy na dostępność samolotu F-16 chociażby. To jest rok 27, jeśli chodzi o pierwszą możliwość. Widzimy, jeśli chodzi o zwiększenie F-35, ostatnio było bardzo głośno, to jest informacja ogólna. Czesi wystosowali w tym samym trybie, co my, zapytanie ofertowe do Stanów Zjednoczonych w sprawie F-35. Jaki rok, jakie są te przesłuchy, o jakim roku pierwszych dostaw, jaką odpowiedź otrzymali? To jest bardzo późny termin. To jest bardzo, bardzo późny termin. Więc tu patrzymy też na to, że FA-50, docelowo ten FA-50PL, jest w bardzo dużym stopniu oparty na tych samych elementach, co F-16. Mowa nawet o kilkudziesięciu procentach, sięgających 80%. Koreańczycy zbudowali go w oparciu o rozwiązania amerykańskie, w oparciu o rozwiązania, które mieli przy F-16. No tak, tylko doszkolenie ma to sens, tylko jaki to ma sens na polskim polu walki? No bo umówmy się, że Korea Północna to jest skansen, tak? To jest kraj, który ma no, skansen, jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą, bardzo słabe siły powietrzne wbrew pozorom, no i tam wojska Korei Południowej mają gigantyczną przewagę w tej domenie lotniczej morskiej. To jest, to tak jakby wystawić zawodnika MMA przeciwko pięciolatkowi, tak? Tu w ogóle nie ma dyskusji. Natomiast no, my mamy troszeczkę innego jakościowo przeciwnika, tak? Oczywiście pokazuje się w tej chwili bardzo ładnie w konflikcie na Ukrainie, że te mityczne bomble A2AD to były mityczne bombelki tak naprawdę i coś takiego jak krzywizna ziemi bardzo ładnie umożliwia pokonywanie obrony, ale no, jakie jest uzasadnienie nabycia maszyny, która z jednej strony nie jest myśliwcem, a z drugiej strony jednak przenosi ograniczony ładunek. Czy tu jest, czy ona ma być, znaczy inaczej, w ogóle obecnie w tej chwili ta ilość uzbrojenia jest bardzo mała zintegrowana z tym samolotem. Natomiast rozumiem, że pomysł MON-u jest taki, żeby nabyć samoloty w wersji, które będą miały poszerzoną integrację uzbrojenia. Tak? Będzie większa jego liczba zintegrowana. Zacznę od pytania. A jakie zdolności operacyjne mają samoloty Su-22? Nie, no ale to w tym, znaczy, obecnie to są etatoloty, tak? To tak się o tym mówi. Więc chodzi o przejdźmy do nabytów. Tego, że pierwsza wersja, pierwszy 12, jako gap filler, ona w pełni zastępuje Su-22 i wychodzi dalej. Oczywiście tutaj w wersji gap filler, która w dalszej kolejności również zostanie dostosowana do wersji FA-50PL, ona ma te zdolności takie dość ograniczone. Ona ma uzbrojenie niekierowane, jeśli chodzi o bombowe, uzbrojenie ma radar, tylko kierowania uzbrojeniem, nie ma jeszcze radaru AESA. Ona ma pociski AGM Maverick. Okej, to już jest nieźle. Tak. I ona ma pociski AIM-9, ale jeszcze nie w wersji X. Ale już wersja FA-50PL, ona ma radar, ma mieć radar AESA, ona ma mieć zasobnik Sniper, czyli już wchodzi uzbrojenie naprawdę laserowo. Ona ma mieć AIM-9X Skylandery, tej najnowszej wersji. Ona ma mieć również w pełni zintegrowanie z NATO, czyli mówimy o linku 16, mówimy o interrogatorach, tak, IFF mówimy, więc tutaj jest już w pełni wkomponowana w NATO. Więc ta wersja już FA-50PL, która pojawi się w roku 23. Mówimy o 23, tak? Czyli to już mówimy tak. O 23 roku. Zgadza się, więc pierwsze samoloty tego filler to też 23 rok, ale również FA-50PL to jest też 23 rok. I tu mówimy centrum o radarze serwisowym. AESA i o tych uzbrojeniu, tak. O którym pan pułkownik wspominał. Czyli już 23 tak. Rok, to nie jest pomyłka, tak. Nie jest 26, 27. Nie, to nie jest żadna pomyłka, to nie jest żadna pomyłka, tylko że tych pierwszych 12, później będzie po przybyciu tych już FA-50PL 36, razem mówimy o 48 samolotach, będzie musiał być cofniętych na dostosowanie do wariantu FA-50PL. No ale to jest oczywiste akurat. Jak tam to się pojawią? No i oczywiście tutaj z perspektywy budowy zdolności już tak, żeby ten FA-50PL nie był tylko tak naprawdę tym bieda uzupełnieniem F-16, my musimy patrzeć na to, żeby my jako ten użytkownik kierować do
Kai do wykonawcy koreańskiego, żeby on dalej integrował to, co będzie nam potrzebne. Możemy myśleć o pociskach rakietowych powietrze-powietrze już średniego zasięgu, bo to jest niezbędne na polu walki. To jest dalsza perspektywa niż 23 rok. No i powinniśmy też myśleć o tym, co chcemy pozyskać w ramach Hortokara Brzoza, ale w wersji powietrze-ziemia, no w tej tak, wersji Brimstone rozwojowej. To by było super inspiry. Patrząc, że Brimstone generalnie to jest pocisk, który ma swoją radiolokację, ale również możemy prowadzony laserowo. Tak. FA-50PL już ma za sobą snajper. Więc tu musimy myśleć o tym perspektywicznie, żeby ten FA-50PL nie skończyło się tylko na tym, co w tej chwili jest dostępne. Żeby to szło dalej, żebyśmy my jako użytkownik narzucali ten ton, integrujmy dalej, rozwijajmy tą wersję. Panie pułkowniku, i jeszcze tylko jeszcze bym, bo umknie mi wątek. W Polsce ma powstać w ramach tego budowa centrum serwisowego 26 rok. Wiadomo, to całe centrum serwisowe mocne, to jednak czas jest potrzebny na ten transfer technologii. Centrum symulatorowe do szkolenia, no i szkolenie pilotów polskich w Polsce i w Korei. I tu od razu powiem tak, może pan redaktor zapytać, czy były analizy. Ja powiem tak, nasi piloci w Korei już latali na tym samolocie. Już mają swoje doświadczenie z tego, jak tym samolotem się lata. Więc to jest też ten element analiz. I FA-50PL stajemy się, oprócz tych szeregu innych umów z Koreą, tym ich kluczowym partnerem, oczywiście dla Korei pierwszym partnerem zawsze są Stany Zjednoczone, to jest ich, tak samo jak dla nas, gwarant bezpieczeństwa, ale na tym poziomie współpracy przemysłowej, to my, zbrojeniowej, my zaczynamy być najbliżej. I w tym momencie my z uwagą, powiem tak, przyglądamy się rozwojowi samolotów KF-21. Nie chcę nic obiecywać, deklarować, ale my z uwagą przypatrujemy się rozwojowi tego samolotu. Jasne. Bo wspomniałem o ogólnych potrzebach sił powietrznych 160 samolotach. Także nic więcej nie chcę mówić, jasne, ale jest to orbita naszych zainteresowań. Panie pułkowniku, bardzo dziękuję za poświęcony czas, bardzo dziękuję za w zasadzie wyczerpujące omówienie tego, co w ogóle można było na tym poziomie omówić. Dziękuję, że zjawił się Pan jako przedstawiciel Agencji Uzbrojenia, jako Agencja Uzbrojenia samym sobą na kanale Polskie Wojnie. Chciałbym podziękować w imieniu widzów. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. I to by było tyle, drodzy widzowie, jeżeli chodzi o zakupy polskie w Korei. Chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować Agencji Uzbrojenia, która zgodziła się, żeby pan pułkownik Krzysztof Płatek, jej rzecznik, wystąpił na kanale Polskie Wojnie i wytłumaczył, dlaczego te zakupy są istotne, ważne i jakie niosą ze sobą reperkusje na najbliższe 30 lat. Osobiście uważam, że to jest jeden z ważniejszych odcinków, który się pojawił na moim kanale, na kanale Polskie Wojnie. Dziękuję, że byliście, dziękuję, że subskrybujecie, lajkujecie, komentujecie. No i chciałbym też przypomnieć, że sponsorem odcinka i partnerem kanału jest firma Just Join IT. Jest to polski startup, a jednocześnie portal, który zapewnia największy wybór pracy profesjonalistom w branży IT. No i oczywiście chciałbym bardzo, bardzo gorąco podziękować moim patronom, którzy wspierają mnie w programie Patronite. Jesteście super, bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. No i oczywiście odcinek ukraiński, mam nadzieję, że zostanie zamieszczony jutro na kanale, o ile go zdążę nagrać. Zatem nastąpi przesunięcie z niedzieli na poniedziałek odcinka ukraińskiego, ale uznałem, że treści związane z zakupami w Korei są dużo ważniejsze od tego, co się obecnie dzieje na Ukrainie. W związku z powyższym, jutro Ukraina. Dzięki wielkie, że oglądaliście, dzięki wielkie, że byliście. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.